Córciu, głodna jestem. No to weź sobie coś z lodówki. No tak to już nie chcę. No dobra, przyniosę ci. Nie jedz tego, to na święta. Przecież dużo jest. Z kim rozmawiasz? Nie interesuj się. Do koleżanek w pracy też się tego odnosisz? A gdzie ty mnie ciągniesz? Na szczepienia. Podpiszesz mi zgodę? A na co to? No, na delegację. I co, znowu nie pójdziesz do pracy? No, ale wszyscy jadą. Ale ty nie jesteś wszyscy. Co to za kuźna sukienka? Jedziesz na spotkanie służbowe, nie na lewie mody. Córciu, pomóż mi wypełnić pity. A w biurze też wszyscy proszą swoje dzieci o pomoc? No, ale mówiłaś mi, że ja nie jestem wszyscy. W ogóle mi nie pomagasz! Kiedyś wyjadę na studia, to zobaczysz. Córciu, źle się czuję, mogę cię nieść do pracy. Mam gorączkę. Nie udawaj, wiem, że masz spotkanie z klientem. Do roboty. I w ogóle nie interesujesz się naszą córką. A skąd ja mam w ogóle wiedzieć, że ona jest nasza? No jak to skąd? Nie obchodzi mnie, kto zaczął. Podajcie sobie ręce i do swojego pokoju. Czekaj, masz jeszcze na tacę. Cześć, córciu. Gdzie ty byłaś? Piłaś? Kuchni? Jeszcze jedna taka akcja, a powiem wszystko siostrze. Psst! Tylko się zabezpieczcie! Idę spać do koleżanki! Dobrze, tylko zostaw mi numer do jej dzieci. Co zostałaś? 3 minus. No przecież wszyscy wiedzą, że wzór funkcji to b kwadrat minus 4ac. Gdybyś ty w pracy była taka mądra. No ale mamo, goście przyszli, wyjdźcie chociaż przywitać. Nie, no powiedz, że się źle czuję. Czy ty wiesz, która godzina? No ale przecież pracuję. Zgaś komputer, bo jutro nie wstaniesz. U nas w pracy zatrudnili dzisiaj nową sekretarkę. A czym się zajmują jej dzieci? No i zdejmij te łokcie ze stołu. No jak tam w pracy? No dobrze. No ale co tam? No nic. Ale jak to nic? No to samo co wczoraj. Mamo, nie siedź na ziemi, bo wilka dostaniesz. Córciu, nudzi mi się. No to się rozbierz i popilnuj ubrania. Sama nie wiem od czego zacząć, ale musimy porozmawiać. Mamusiu, twoje ciało ostatnio przechodzi przez różne zmiany. Nie, 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 to nie to, nie. Pewien okres. Chociaż spróbujmy, proszę. Nie, już nie mogę. No to zjedz chociaż mięso. Gdzie w tych brudnych butach? Jakie ty nam świadectwo w pracy wystawiasz? Nadasz mi chociaż jakieś drobne? Masz, tylko nie wydaj wszystkiego. Zawołaj tatę, żeby mnie odwiózł. Tata, to nie taksówkarz. Zwariowałaś, ubierz się. Nie będziemy z tobą po lekarzach latać. No i gdzie ty niby jesteś? No w pracy. Dzwonił twój szef. Wszystko wiem. Natychmiast wracaj na obiad i masz zakaz gotowania.